Witam moi drodzy po krótkiej przerwie, bo wiecie, był koniec roku szkolnego, komunia, to, tamto i czas zasuwa nie wiadomo gdzie. Dzisiaj chciałam wrócić do tematu zębów, ponieważ wczoraj miałam kolejną wizytę u dentysty. Już dwa razy chyba przekładałam założenie tego aparatu, ponieważ cały czas próbuję wyleczyć zęby, które, tak jak już mówiłam, na pozór wydawałyby się bardzo dobre i jeden z dentystów uznał już, nie wiem, 4 miesiące temu, że już wtedy mogłam zakładać aparat. No i słuchajcie, coś się okazało wczoraj i teraz dzisiaj chcę Wam powiedzieć, dlaczego tak ważna jest wymiana starych plomb. Bo wydawało mi się, że jeżeli jest w zębie załatana dziura, próchnica jest wyczyszczona, no i tam już w tamtym miejscu nic być nie powinno. Jakież było moje zdziwienie wczoraj, że tak nie jest. Teraz pokażę Wam zęba. Tutaj nic nie będzie jakiegoś super bleciowatego, ale może dla niektórych to może być bleciowate. Natomiast pierwszy to zdjęcie nie będzie bleciowate. Na pierwszym zdjęciu widzimy zęba, który jest załatany z różnych stron. To jest siódemka. Załatana od góry i załatana z boku od powierzchni policzkowej. I jak widać, tam w okolicy tej powierzchni policzkowej no jest takie coś żółtego wokoło. Moja pani doktor powiedziała, że tam chyba nic nie powinno być, szybko wymienimy, bla bla bla. Była bardzo zdziwiona, że tak jak pokazuje kolejne zdjęcie, była tam pod tą plombą, która wydawała się być ok, wysoko rozwinięta próchnica z trzema wykrzyknikami zapisała w tej karcie. Więc ona w sumie też była tym zaskoczona. No i teraz zauważcie, że ja słucham się tego pierwszego stomatologa, do którego chodziłam, zakładam aparat i przez dwa lata tak naprawdę no niby zębów leczyć nie można, bo po prostu żeby dojść do zęba i go porządnie wyleczyć, no to trzeba tam... To można te druciki, które na zębach są, uszkodzić. Zauważcie, że pani powiedziała, że to jest ostatni moment. Nie wyleczyła mi tego zęba, to znaczy oczyściła, jakąś tam włożyła jakąś, znaczy zaplombowała, ale nie tą ładną plombą odbudową zęba, bo powiedziała, że ząb jest do obserwacji. Była bardzo zdziwiona, że ten ząb mnie nie bolał i powiedziała, że za 6 do 9 miesięcy trzeba to sprawdzić i zobaczyć, czy ten ząb nie nadaje się do leczenia kanałowego. Więc wracam do tego, co chciałam powiedzieć. Przez 2 lata, tak jak ten pierwszy dentysta powiedział, za 2 lata z tego zęba chyba nie byłoby co zbierać. Raczej w połowie... jakby za jakiś czas pewnie zacząłby boleć i wtedy zaczęłaby się jazda ze zdejmowaniem aparatu, leczeniem bolącego zęba. Ja sobie zdaję sprawę, że ten lekarz mógł nie wiedzieć, że tam coś takiego jest, bo pani, u której byłam, także była zaskoczona. No niemniej jednak, pani, do której teraz chodzę, powiedziała, żeby stare plomby, które mają po, nie wiem, 20 lat, no bo ja już wiekowa pani jestem, żeby je powymieniać, bo nie wiadomo, co pod nimi jest. Dentysta numer 1, do którego chodziłam, nie widział w tym żadnego problemu. Ja w tym problemu nie widziałam, bo ja nie jestem dentystą. Ja nie wiem, co jest pod plombą. To znaczy teraz, jak oni mi robią te zdjęcia, no to jakby rzecz jasna widzę, co może być pod plombą. Więc dlatego tak ważne jest z
sprawdzanie, jeżeli mamy już ładne plomby, wszystko wyleczone, to chodzimy do dentysty co pół roku na kontrolę, czy aby pod tymi plombami nie dzieje się właśnie nic złego, tak zwane ona nazywa to rozszczelnienia. I czym szybciej się to wyłapie, tym szybciej to naprawi i próchnica tam pod spód nie będzie wchodziła. Więc dbanie o plomby. Jeżeli chodzicie do dentysty raz na 2, 3, 5 lat lub w ogóle, lub ostatnią plombę mieliście 10 lat temu, to warto jest to zrobić. Dlatego, że przegląd zębów i powymieniać stare plomby, bo no, pokazałam Wam na zdjęciu, wyglądało to niewinnie, za 2 lata ząb może byłby do usunięcia, a na pewno byłby leczony kanałowo. Teraz powiedziała, że jeszcze może tego zęba się przed kanałowym leczeniem da wyleczyć. Da się go jeszcze jakoś skończyć, żeby nie było kanałowego leczenia. No więc to tyle w temacie zębów na dzień dzisiejszy. Polecam Wam znalezienie sobie dobrego dentysty, takiego, który właśnie robi zdjęcia, dlatego, że ja bym sobie nawet nie zdawała sprawy. Jeżeli ktoś by z tego zdjęcia by mi to zrobił, to pomyślałabym, że sobie może kłamie, może nie wie, może coś. Tutaj wyraźnie widzimy, co się na tym, co w tym zębie, co pod tą plombą starą było. Ja nie wiem, ile ona ma lat, ale ta plomba może ma i ze 20 lat, może 15. Nie wiem, nie pamiętam, bo jakby wszystkich plomb w swoim życiu nie odnotowałam. Więc tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was i zapraszam do zasubskrybowania, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście.